do witaminy ma. Takie hity tylko w KFD. Zestaw witamin A, D, E i K. W super cenie. Spodobało ci się, wystarczy. Czekaj. Bo zaraz dostaniesz wersję trudniejszą. Nie, wódka czy piwo? Co? Wódka. Tak zrób z 5 razy, będę happy. Idziesz, teraz do tyłu. Dawaj. Znaczy, nie, do tyłu. Rączki zostają. Wyciąć to o tych jajach. Wyciąć no. Jaja, tak. Koniec, nie? Już, nie? Siema wszystkich, dzisiaj z nową twarzą KFD z Justyną. Witam. Pewnie ją znacie. Dzisiaj zrobimy test z tym mięśni brzucha, zobaczymy na ile i jak silny masz prosty brzucha na przykład, czy tam skośny brzucha. Jedziemy i łapy nie ma. Chyba koro masz to. Jak masz silne mięśnie brzucha? Myślę, że nie tak bardzo jak twoje. No ja nie mam silnego mięśnie brzucha. Teraz to, teraz to mam słabe. Natomiast kobiety mają na pewno słabsze niż mężczyźni, nie? Tak, więc powiedz mi, co robiłaś na mięśnie brzucha takiego ciężkiego, trudnego? Ogólnie brzuch jest u mnie taką dosyć słabą partią, ponieważ zostawiam zawsze sobie go na koniec treningu i taka już jestem zmęczona, wiadomo, i troszkę tak podchodzę do tego tematu, że tak powiem... Na półgwistka. Dokładnie, na półgwistka. No to teraz zobaczymy, jak masz silne mięśnie brzucha. Na półgwistka. Natomiast jak zaczynam trening brzucha, to znowuż przykładam się do niego i patrzę się na zegarek, 40 minut robię brzuch, więc no nie wiem, w którą stronę pójść. No dobra, to jedziemy. Zaczynamy od rążka, ćwiczenie, które już pokazywałem na swoim kanale, Garhammer Rye. Zobaczymy, czy zrobisz wersję na razie podstawową, a jak zrobisz podstawową, to ci dam mocniejszą wersję, dobra? Dobra, i teraz tak, do kąta prostego, co kolana, no. Tak. Teraz tak, to łączysz do środka, to robisz tak i utrzymaj w tej pozycji. I teraz tak, tutaj w tej pozycji, tu musi być garb. O! Czujesz mięśnie brzucha? Mhm. Dobra, to zaliczyła. Zaliczamy, możesz się rozluźnić. To była wersja pierwsza, teraz zrobimy, damy koncentrykę w tym. Ciężko było? Tak. Jak będzie mówić, że jest ciężko, to wtedy nie mogę dołożyć jej. Teraz ta sama pozycja wyjściowa, pamiętaj o tej miednicy i te kolana podnosisz teraz do klatki piersiowej. Widzę, że mi już na wstępie współpracy nie lubisz. No, dawaj. Czekaj. Bo zaraz dostaniesz wersję trudniejszą. No dobra. Dobra, jak oceniasz teraz trudność w tym przypadku? No to już było troszeczkę trudniej. No. Trudniej było. Tak. Czyli ale... ja mam się łatwo. Dawaj dalej. Pamiętaj tak, kolana musisz złączyć, stopy złączyć. I teraz musimy dodać jeszcze jeden element. Wersja powiedzmy najtrudniejsza, czyli są jeszcze trudniejsze, ale ta wersja z pewnością wystarczy. Potem przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Dobrze. Czyli tak, jak będziesz już u góry z tymi kolanami... Wyprostować nogi mam jeszcze. Nie ma szans, mówiła na bank. Jezus. Magnezji nie mam, magnezji, ma ktoś magnezji. Pozycja wyjściowa, ok? Teraz podnosisz i wyprostuj kolana. Dobrze, patrz, zrobiła to. Dobra, okej. Czujesz mięśnie brzucha? Tak. Dzięki tym ustawieniu właśnie w tej pozycji wyjściowej, możemy trochę włączyć zginacze i włączyć brzuch. Pod warunkiem, że oczywiście ten garb w odcinku lędźwiowym się pojawia. Jeszcze, jeżeli go nie ma, to znaczy, że ten brzuch oczywiście, pracuje dużo. Oczywiście, jak najbardziej. Drążek zaliczony, no zrobiła wszystko. Jedna kwestia, aby to jeszcze ładnie, estetycznie wyglądało, trzeba niestety mieć bardzo dobrą mobilność tyle taśmy. Jestem ciekawa, kiedy będzie nagranie, jak ja będę ich zajeżdżać. Następne nagranie ja dojadę kosela, a później sobie. No. Ja nie trenuję, więc u mnie zajeżdżanie tylko alkohol. Ach, tak. Alkohol i więcej piwo, wino. To po treningu, sobie. Pięć piw i pięć pociągnięć. 20 tysięcy lajków i to robię. Też ma fajne ćwiczenie na brzuch. Za dużo go nie robię, ale mam. Kolejne ćwiczenie, banalne ćwiczenie, deska na piłce. Pokaż, jak robisz, jak będzie ładnie, daję ci trudniejsze. Dawaj. Teraz bardzo ważne jest to, że ćwiczenia desek i wariacji progresji i regresji wykonuję w taki sposób, że dziewczyny z Instagrama raczej by nie były zadowolone, czyli musisz wypłaszczyć tyłek. Rozumiesz? Chodzi? A co, nie wypłaszczyłaś? No właśnie wypłaszczyłaś, bo masz duże pośladki, to przez to. Dobra, okej. Wystarczy?
Dobra, to była pierwsza wersja. Teraz druga wersja, będziesz robić takie coś. W tej pozycji, co jesteś, będziesz pociągać maksymalnie do przodu. Mhm. Tak? I z powrotem. Dawaj. Robię to codziennie. Tak? 10 powtórzeń. Posty! Dobra, wystarczy. Poszło ci nieźle. Ale mogło lepiej. Teraz zrobimy jeszcze drugą wersję, czyli bardziej wyprostujesz to sam do wyprostowanych rąk. Justynka, jak uważasz, kto jest przystojniejszy? Sebastian Kot czy Marcin Paleciak na pleciak? Marcin. Ja myślę, że Marcin. Nie, Boże, od nowa! Poczekaj, ja was pomyliłam. Sebastian! Co ze mną brzuch robi? Sebastian jest przystojniejszy. W ogóle... Jestem pod wrażeniem jego osobowości i wiedzy. Wydaje mi się, że już mój trening się już skończył prawie. Ile serii robisz na brzuch? Albo robią twoi podopieczni? To mnie ciekawi. Ciężko powiedzieć, bo to zależy od ćwiczenia. Łącznie. Bo wiesz jak, brzuch to jest... to nie jest tylko prosty brzucha, nie? No tak, to jest cały wokół wszystko, i tak dalej. Ja mówię łącznie. Jeżeli mówimy o prostym... Możemy tak mówić o prostym brzucha, w sensie pracy koncentrycznej, izometrycznej, możemy mówić o całym rdzeniu, czyli jako antyrotacja, co mówię, antyzgięcie boczne, albo wielopłaszczyznowe ćwiczenia mięśni brzucha, jak to teraz robi młoty na przykład, czy wood chopy, to zależy, które ćwiczenie, wiesz, i która faza. Więc naprawdę tych zakresów może być od cholery, nie? Okay, i walki mogą być, czy te marsze, dziękuję, mogą być 100-metrowe, 50-metrowe. Dziękuję, odpowiedziałeś mi. Okay. No. Odpowiedziałeś mi na dobra. To, co chciałam i tak nie wiem, ile mam dalej serii robić. Ci masz robić odpowiednio. Odpowiednio, no taka jest, to zależy, no. O, to zależy. Dawaj. I teraz wersja hard, spróbujesz do dłoni. Dobra. Do dłoni. Czy prostujesz. Spróbujemy. To jest za miękkie. Dawaj, nie, jesteś pozycja wyjściowa, normalna, taka. I potem sobie pchasz ten pikę do przodu. Dobra, pchaj ten pikę do przodu. Dobrze, o, dobra, siły brakuje. To nie jest łatwe. Oczywiście są osoby, które mają silną górę i to zrobią, ale mogą kompensować w odcinku leźwiowym. Spróbuj, chodź chwilę, dobra? No, oczywiście. Przytrzymaj, dobra, spróbuj przytrzymać takie pozycje. I teraz do przodu. O, nieźle. Jakby nie ta noga, to... Dobra. No, ale powiedziała, że jestem ładny, piękny, idealny, na to zaliczyła. 10 razy zaliczone, więc bardzo ładnie ci poszło. Dziękuję. Idziemy dalej, tam. Tak samo, wypłaszczasz się, tak? I teraz do tyłu przewnosi się, maksymalnie do tyłu. No i teraz do tyłu. Tylko same całe ciało, tak? I z powrotem. I tak 10 razy. Jeszcze raz, jeszcze głębiej, jeszcze dalej, spróbuj. Dobra, okej. Okay. Jak poszło? Stopa, okej? Okay. Świetnie. Które jest trudniejsze ćwiczenie? Te czy tamte? Nie, tamto. Tamte są trudniejsze? Nie, w sensie na piłce. Na piłce są trudniejsze? Było trudniej. Tak? To zaraz zobaczymy na rękach. Dobra. I triceps będzie fajnie mocno pracował. No! Trudne? Tyle tylko mogę. Dawaj. Nie ma szans. Spróbuj, jeszcze dalej. Jak się połamiesz, to będzie koniec ćwiczenia. Nie przesuwaj się. Dawaj. Czujesz mięśnie brzucha? Tak. Już. Dawaj i góra! Dobra, okej, już się położyła. Dobra. Myślałam, że nie zauważysz. Dobra, teraz sześć ostatnia, czyli kółeczko. Zobaczymy, jakie masz możliwości, jeśli chodzi o progresję ćwiczenia. Zaczynamy od klęku. Tak jest. Masz. Śmiało. Dzięki. Pamiętaj, że masz robić nie takie coś, bo to nie jest Instagram. Wiesz? O, takie coś. Pamiętajcie, jeżeli tutaj jest źle i kompensuje sylwetka, tego nie robicie. Musicie znaleźć regresję tego ćwiczenia. Dawaj. Zacznij sobie od garba. Mogę tak? Nogi możesz. Możesz, masz, ona ma kontuzjowaną stopę, więc musi tak sobie ustawić. I mi pozycję to fix. Dobra. To, quasi modo i jazda. Dawaj. No! Teraz robimy stojąc, zobaczymy, czy tobie to wyjdzie. Jeżeli będzie lekko, dokładnie, to wtedy damy gumę lżejszą.
mocniejsze. Dobra, dawaj. Opieraj się po prostu na głowie. O, tak możesz robić. Problem jest taki, że ma kondycjowaną stopę. O, jak? Super? Lekko. Lekko? Czyli mocniejszą gumę, czy lżejszą gumę mamy. Wolno. I prostuj trochę łokcie. Oczywiście, czym masz słabszą górę, tym bardziej uginasz łokcie. Czym masz mocniejszą gumę, tym nie uginasz łokcie. I dawaj. Dobra, wystarczy? Wystarczy? Za dobrze mi szło. Luzik? To musimy znaleźć gumę słabszą. Tak jest. Chyba nie ma. Są jeszcze inne progresje. Aby z gumy wejść wyżej, to dajecie skos, łapkę skośną i obniżacie jesteście na zero i już potraficie robić. Proponuję tu wolniejsze tempo niż Justyna, bo tutaj już chciała pokazać, że jest lepsza. Absolutnie. No. Więc poszło i tak bardzo dobrze. Poszło tak bardzo dobrze. Ja jestem zadowolony. Panikowałaś przed więcej niż rzeczywiście miałaś. Myślałam, że ten dzień jest gorszy, ale jednak... Jest dobrze. Nie jest źle, jest ale dobrze. Może być lepiej. To dzisiaj wszystko z Justyną. Jak chcielibyście więcej challenge dla Justynki naszej, no to liczę na to, że będzie 10 tysięcy łapek w górę. I proponujcie, co teraz mam robić? Dokładnie, co mam teraz robić? Ja tam mam już swoje propozycje. Natomiast jeżeli będzie 20 tysięcy, to wódka, podtrzymanie. Deklaruję się. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Nie. Dzięki wielkie. No łapki i w górę. Łapy nie ma. I subskrybujcie. Łapy nie ma. Pamiętaj, że łapy nie ma, nie? Łapy nie ma. Łapy nie ma, ale no, na razie. Dara, koniec.